Niemal 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, ponad 30 pomieszczeń biurowych, przestronna sala obrad i biuro obsługi interesanta. Tak od dziś wygląda nowa siedziba Urzędu Gminy w Suwałkach. Zakończyła się przeprowadzka urzędników i władze gminy uroczyście otworzyły dziś siedzibę. Było symboliczne zasadzenie dębu, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i przecięcie wstęgi. Tradycyjnie nie zabrakło też licznych gratulacji i upominków od władz regionalnych, miejskich oraz zaprzyjaźnionych samorządów. Na ten moment czekaliśmy wiele lat i nasze marzenia w końcu się spełniły, powiedział w rozmowie z Radiem 5 Tadeusz Hołko, wójt gminy. Czekaliśmy w sumie od zamysłu powstania, czy budować, czy remontować, myślę, że wpłynęło około 10 lat. Cały budynek jest wspaniały i cieszę się, że pracownikom i mieszkańcom służy i wszyscy zarówno petenci, mieszkańcy nasi, którzy przychodzą, naprawdę są zadowoleni, bardzo pozytywnie się wypowiadają i się cieszą. Nie ukrywam, że się cieszę. Znacząco poprawił się teraz komfort pracy urzędników. Nowa siedziba ma jednak przede wszystkim służyć ludziom. Interesanci mogą korzystać z dużego parkingu, przestronnych korytarzy i specjalnego biura obsługi. Mnóstwo udogodnień, jak podjazdy i winda, czeka też na osoby niepełnosprawne. Całość jest bezpieczna i monitorowana ponad 40 kamerami, dodaje Zbigniew Mackiewicz, sekretarz gminy. Mamy podjazdy, mamy też wewnątrz windy, także osoba niepełnosprawna będzie mogła dojść do każdego pracownika, do każdego pokoju i tam załatwiać swoje sprawy. Oprócz tego mamy dużo większą salę nart, gdzie będziemy mogli pomieścić dużo więcej osób, naszych mieszkańców przy różnych trudnych sprawach i to będzie jakby ten komfort. Miejsca parkingowe są wyznaczone, jest tych miejsc na dzień dzisiejszy wystarczające, wystarcza to dla wszystkich, z tym nie ma żadnego problemu. Wszyscy generalnie z tego się cieszą, nie tylko my jako te pracownicy w urzędzie, ale też mieszkańcy mówią, no wreszcie mamy porządną gminę, porządny budynek, nie mamy się czego wstydzić, mamy wizytówkę naszej gminy. Budowa obiektu trwała ponad rok. Nowa siedziba musiała powstać, bo stara znajdowała się w XIX-wiecznej niefunkcjonalnej kamienicy. Poza tym budynek nie spełniał nawet odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Remont pochłonąłby natomiast porównywalne środki finansowe. Koszt powstania obiektu to bowiem około 7 milionów złotych. Dużo korzystniejsza jest też lokalizacja. Całość świetnie komponuje się też z miejskim krajobrazem, dodał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Miasto również jest bardzo zadowolone z tego, że w tej nowej części naszego miasta powstają takie piękne obiekty, jak Urząd Gminy, który daje komfort pracy dla pracowników, jak również dbając o warunki obsługi interesantów, swoich mieszkańców, na pewno to jest już inny standard, standard na miarę XXI wieku. Bez zmian pozostają natomiast wszystkie numery telefonów i godziny otwarcia Urzędu Gminy.